Po śmierci Władysława Jagiełły w 1434 roku na tronie zasiadł najstarszy syn, 10-letni wówczas Władysław. Z racji tego, że król nie osiągnął jeszcze pełnoletności, a w ówczesnej Polsce taki moment przypadał na ukończenie 14 roku życia, przez 4 lata faktyczne rządy sprawowała Rada Opiekuńcza, której przewodniczył biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Pod koniec panowania Jagiełły wyrósł on na jednego z najbardziej wpływowych możnych w Polsce i równocześnie był przywódcą stronnictwa politycznego niezgadzającego się z polityką króla. W 1439 roku zmarł władca Węgier Albrecht Habsburg. W momencie śmierci nie miał on męskiego potomka i tą sytuację wykorzystał Zbigniew Oleśnicki, naciskając na Unię Polski z Węgrami. W 1440 roku Węgrzy obwołali Władysława swoim monarchą. Taka decyzja możnych węgierskich była spowodowana narastającym niebezpieczeństwem ze strony państwa Turków Osmańskich. Liczono na wsparcie państwa polsko-litewskiego w walce z nimi. W ten sposób na czele Unii Trzech Państw stanął 16-letni monarcha, a wpływy Oleśnickiego osiągnęły apogeum. Przygotowując się do wojny z Turcją, król rozpoczął na nieznaną wcześniej skalę pożyczać pieniądze oraz zastawiać dobra królewskie. Według niektórych historyków, początkując proces tak dobrze znanej w następnych latach i wiekach ciągłej pustki w skarbcu królewskim. Rozpoczęta późną jesienią 1443 roku i prowadzona również zimą 1444 roku kampania przeciw Turkom była sporym sukcesem. Sułtan zgodził się zawrzeć korzystny dla państwa węgierskiego 10-letni rozejm. Jednak na skutek namów papieskiego wysłannika Władysław zerwał tyle co podpisany układ i ruszył ponownie na Turków. Do walnego starcia doszło w 1444 roku pod Warną. Bitwa została przegrana, a król Władysław zginął w trakcie wykonywania nieostrożnego ataku na pozycję janczarów otaczających sułtana tureckiego. Był jedynym polskim królem, który zginął w walce na polu bitwy. Od miejsca swojej śmierci Władysław nosi przydomek Warneńczyk. Wraz ze śmiercią Władysława rozpada się Unia Polsko-Węgierska, ale losy Unii Polsko-Litewskiej również nie były pewne. Ostatecznie, po długich negocjacjach i na swoich warunkach, królem zostaje młodszy syn Władysława Jagiełły, Kazimierz. W przeciwieństwie do brata nie ulegał on wpływom możnych. Udało mu się ograniczyć też rolę dotychczas wszechwładnego Oleśnickiego. W swoich rządach opierał się na średnio zamożnych rodach, budując w ten sposób nową i w pełni zależną od siebie arystokrację. Wzmocnił również swoją pozycję względem kościoła, doprowadzając do sytuacji, że nowy biskup był od tej pory mianowany spośród kandydatów wskazanych przez króla. Kazimierz Jagiellończyk dbał o rozwój kultury oraz nauki. Upowszechniła się oświata i powstawały kolejne szkoły. Wysoką rangę otrzymała Akademia Krakowska, w której kształcił się wtedy m.in. Mikołaj Kopernik. Na dużą skalę upowszechniło się budownictwo w stylu gotyckim. Za rządów Kazimierza Jagiellończyka doszło do kolejnego konfliktu z zakonem krzyżackim. Gnębieni podatkami poddani zakonu, zwłaszcza zamożne miasta, byli coraz bardziej niezadowoleni i żądali uzyskania większego wpływu na władzę. Wyrazem tych dążeń było stworzenie przez największe miasta państwa zakonnego Związku Pruskiego. Brak zrozumienia tych dążeń przez władze krzyżackie spowodował, że miasta zaczęły szukać oparcia w Królestwie Polskim. Krzyżacy na proces konsolidacji i samoorganizacji miast odpowiedzieli represjami względem nich. W efekcie tego miasta pruskie wznieciły powstanie, a król Polski, na ich prośbę, ogłosił włączenie Pomorza Gdańskiego oraz Prus do Polski. To oznaczało wybuch wojny z zakonem. Druga połowa XV wieku to okres dynamicznych zmian w wojskowości europejskiej. Na polach bitew Europy zaczęły dominować wojska zaciężne. Były to zawodowe oddziały, które walczyły za wypłatę, czyli żołd. Były one zdecydowanie lepiej wyszkolone i zdyscyplinowane, niż powoływane tylko na wojnę oddziały rycerstwa. Krzyżacy swoją armię zmieniali zgodnie z najnowszymi trendami, natomiast Polacy nadal żyli wspomnieniami chwały Grunwaldu i jakby nie zauważali następujących w wojskowości przemian. Wojna wybuchła w 1454 roku.
Na jej początku miasta pruskie i pomorskie masowo poddawały się królowi polskiemu, a w rękach zakonu pozostał jedynie Malbork oraz Królewiec. Wydawało się, że korzystne rozstrzygnięcie konfliktu jest na wyciągnięcie ręki. Jednak wtedy pojawiają się zaciągnięte w Niemczech wojska i krzyżacy decydują się na stoczenie walnej bitwy. Dochodzi do niej pod Chojnicami w 1454 roku, gdzie polskie rycerstwo właśnie na skutek braku dyscypliny oraz błędów dowództwa ponosi sromotną klęskę w starciu z zaciężnymi zakonu. Część miast pruskich wraca na stronę zakonu i wojna zamienia się w długie 13-letnie starcie, przechodząc do historii jako wojna 13-letnia. Dopiero w momencie, gdy Polacy oparli swoją siłę zbrojną na wojskach zaciężnych, jej losy ostatecznie przechyliły się na stronę Kazimierza Jagiellończyka. Wojna kończy się podpisaniem w 1466 roku pokoju w Toruniu. Na jego mocy Polska zdobywa Pomorze Gdańskie z Malborkiem, ziemię chełmińską oraz Warmię. Ziemie te od tego momentu określano mianem Prus Królewskich. Państwo zakonne, którego stolicę przeniesiono do Królewca, stało się odtąd lennem polskim pod nazwą Prus Zakonnych. W 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk żeni się z Elżbietą Rakuszanką, dając początek jednemu z najszczęśliwszych małżeństw dynastycznych w dziejach Polski. Z tego związku urodziło się 13 dzieci, w tym 6 synów, z których 4 zostało koronowanymi królami. Jan Olbracht, Aleksander oraz Zygmunt byli kolejno królami Polski. Najstarszy zaś Władysław został najpierw w 1471 roku królem Czech, a od 1490 roku również królem Węgier. Pod koniec XV wieku dynastia Jagiellonów sięgnęła szczytu swojej potęgi. Pochodzący z niej władcy zasiadali na tronach Polski, Litwy, Czech i Węgier. Niestety dynastia Jagiellonów nie potrafiła prowadzić spójnej polityki międzynarodowej, przez co nie wykorzystano potencjału tkwiącego w zaistniałej sytuacji. Okres dominacji Jagiellonów w Europie Środkowej trwał tylko do 1526 roku, gdy w bitwie z Turkami pod Mohaczem bezpotomnie ginie Ludwik Jagiellończyk, król Czech i Węgier. Na mocy wcześniejszych układów trony te przypadły wtedy Habsburgom.